To lapidarne słowo wyraża jakże wiele uczuć. Począwszy od zdenerwowania, kurwa, rozczarowania, no nie, kurwa, nie. Poprzez zdziwienie, o kurwa, fascynację, kurwa, na radości, kurwa, i satysfakcji, o żeś, kurwa. Kończąc. Przeciętny Polak w rozmowie z przyjacielem opowiada: idę sobie, stary, przez ulicę, patrzę, a tam taka dupa, że no kurwa. Kurwa może również występować w charakterze interpunktora. No, czyli zwykłego przecinka, na przykład. Przychodzę, kurwa, do niego, patrzę, kurwa, tam, kurwa, jego żona. No, więc się, kurwa, wkurwiłem, no nie, kurwa? Czasem kurwa zastępuje tytuł naukowy lub służbowy. No, gdy nie wiemy, jak się zwrócić do jakiejś osoby płci żeńskiej, to mówimy: no chodźeś tu, kurwa, jedna. Kurwy używamy też do charakteryzowania osób. Nie, no brzydka kurwa to ona nie jest. Albo na przykład: no nie, kurwa, to takiej kurwie to nie pożyczę. Czy też jako przerwy na zastanowienie: czaj, kurwa, czy ja lubię poziomki? No. Wyobraźmy sobie, jak ubogi byłby słownik przeciętnego Polaka bez prostej kurwy. Na przykład idziemy sobie przez ulicę, potykamy się nagle, więc mówimy do siebie: bardzo mnie irytują nierówności chodnika. Znienacka narażają mnie na upadek. Nasuwa mi to złe myśli o władzach gminy. A przecież wszystkie te i o wiele jeszcze bogatsze treści i emocje wyraża proste uż, kurwa, które przecież wyczerpuje sprawę. Gdyby Polakom zakazać kurwy, niektórzy z nich przestaliby w ogóle mówić. Gdyż nie umieliby inaczej wyrazić swoich myśli i uczuć. Cała Polska zaczęłaby się porozumiewać na migi, gesty. Doprowadziłoby to do nerwic, nieporozumień, niepewności i niepotrzebnych naprężeń w narodzie polskim. A wszystko przez jedną małą kurwę. Ale spójrzmy jednak na rodowód tego słowa. No, kurwa wywodzi się z łaciny, od kurwa, czyli krzywa. No, pierwotnie w języku polskim kurwa oznaczała kobietę lekkich obyczajów, czyli po prostu dziwkę. No, dzisiaj kurwę stosuje się również w tym kontekście, ale mnogość innych znaczeń przykrywa całkowicie to jedno. Właściwie można z powodzeniem stwierdzić, że kurwa jest najczęściej używanym przez Polaków słowem. I teraz dziwi tylko jedno,
dlaczego to słowo nie jest używane publicznie? No bo praktycznie nie słyszymy, aby politycy czy dziennikarze wplatali w swe zdania zgrabne kurwy. A pomyślmy, o ile piękniej wyglądałaby na przykład prognoza pogody? Wygłoszona w następujący sposób. Na zachodzie zachmurzenie będzie kurwa umiarkowane. Wiatr raczej kurwa silny. Temperatura maksymalna około 2 stopnie Celsjusza, a więc kurewsko zimno kurwa będzie. A tak w ogóle to chyba kurwa jesień idzie.